Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Państwa i naszym gościem jest Wioletta Król, prezes Fundacji Open Mind. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o nowym projekcie. O projekcie Dolny Śląsk Wita Rzemiosło i mam nadzieję, że to będzie niezwykły czas dla każdego, kto weźmie w nim udział. A na czym ma polegać ten projekt? To jest projekt, którego taką główną ideą jest popularyzowanie tego, co tradycyjne, często w nowych odsłonach, tak żeby pokazać, że to, co tradycyjne, nie musi być nudne. Motywem przewodnim, jak sama nazwa wskazuje, jest rzemiosło, ale ruszymy także w stronę rękodzieła, będziemy odwiedzać różne miejsca, które są związane z tradycją dolnośląską, z rzemiosłem i rękodziełem i tam również będziemy warsztatować. Będą wykłady, będą warsztaty, będzie bardzo wiele działań, które to rzemiosło w różnych obliczach będzie popularyzować. No, czytałam, że na przykład będziemy odnawiać meble. W najbliższy weekend, 15-17 września, zapraszamy na warsztaty renowacja czy upcycling, czyli z jednej strony będziemy poznawać tajniki klasycznego odnawiania mebli, tradycyjnego, który potocznie zwamy renowacją, ale też zastanowimy się, czy część mebli, które będziemy odnawiać, nie przyda im się nowe życie. Czyli będziemy poszukiwać pomysłu, co możemy zrobić z tym, co mamy we własnych domach, żeby tego nie wyrzucać. I w myśl takiej idei Zero Waste nie wyrzucajmy, przetwarzajmy, wykorzystujmy po raz kolejny. Jeżeli nie w takim kształcie, to w nowym, który zaczerpniemy z tego, co nas otacza, tak żeby ten przedmiot mógł nam służyć dłużej. No tak, nieraz zdarza się, że idziemy do galerii i ze zdziwieniem patrzymy, że krzesło naszej babci albo fotel tak. Wygląda odjazdowo, można by rzec. Wygląda odjazdowo i jakąż ma cenę. Tak. I jakąż ma cenę. A tymczasem wystarczy niejednokrotnie pójść na własny strych, albo do własnej piwnicy, albo po prostu zrobić remament wszystkich mebli, które mamy w naszych domach i zastanowić się, czy można z tym coś zrobić, czy można odświeżyć, nadać temu nową funkcję na przykład. I o tym między innymi będzie najbliższy warsztat, czyli z jednej strony tradycja, a z drugiej strony nowoczesność. No to teraz jest moda na drugie życie i to jest bardzo dobry pomysł, rewelacyjny. Co jeszcze, czego jeszcze możemy się nauczyć na tych warsztatach? Przed nami bardzo gorący weekend, 24-26 września, podczas Wrocławskiego Święta Rzemiosła, będziemy mieć dużą strefę Etnofan, skrzyżowanie Świdnicka ulica Oławska i tam również zaserwujemy mnóstwo warsztatów, od introligatora po kaligrafię gotycką, po robienie etnokorali, po też happeningowe wydarzenia, w które będziemy angażować także dzieci i młodzież, ale i dorosłych. Będzie plac zabaw dla dzieci najmłodszych, ale tam będziemy bawić się w nietypowe gry podwórkowe naszych dziadków, prababć, a kto wie, czy jeszcze nie prapradziadków. Wyszukiwałyśmy naprawdę, co takiego ciekawego na Dolnym Śląsku się dzieje, jeżeli chodzi o gry te tradycyjne. I okazuje się, że w zasadzie Dolny Śląsk jest taki sam jak reszta Polski. Wszędzie bawiliśmy się w bardzo podobne gry. Więc niniejszym zapraszamy dzieciaki do naszej strefy Kids, w której będą mogły bawić się w to, co bawili się nasi rodzice i nasi dziadkowie. To bardzo ciekawie się zapowiada. Gdzie możemy sobie odświeżyć, przypomnieć, na jaką stronę zaglądać? Zapraszamy na www.dolnyśląskwita.pl i oczywiście zapraszamy równolegle na nasz profil na Facebooku i na Instagramie pod tą samą nazwą. Tam na bieżąco umieszczamy wszystkie informacje. Tam także można znaleźć formularz zgłoszeniowy na te zajęcia, które wymagają zapisów. Część warsztatów ma limitowaną ilość miejsc, dlatego ten obowiązek musimy wypełnić i zapisać się na naszej stronie internetowej. Są tam także telefony kontaktowe. W każdej chwili można do nas zadzwonić, zapytać. Na pewno wszystko opowiemy. Dziękuję bardzo. Dzięki. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo i zapraszam i w ten weekend, i w najbliższy.